Święty Jan Paweł II, dla którego Eucharystia była absolutnie istotą życia duchowego, fundamentem, źródłem. On mówi tak: wszystko w moim życiu zaczynało się u stóp Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Cytuję świętego Ignacego Antiochińskiego. Eucharystia jest lekarstwem nieśmiertelności, antidotum na śmierć. Tylko że my nie wierzymy. Pamiętacie jego słowa. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, mówi nasz Pan, i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Teraz, w tych czasach tak trudnych, zakorzeń się w tym Słowie. Bo kiedy zakorzenisz się w Słowie Boga, On da ci każdą łaskę, o którą Go poprosisz. Jeśli we mnie trwać będziecie, a moje słowo w was, proście o cokolwiek Ojca Niebieskiego Adama. Rozumiecie to? On to mówi bardzo wyraźnie. Jeśli będziecie trwać we mnie, a moje słowo w was, o cokolwiek poprosicie Ojca Niebieskiego Adama. Zakorzeń się więc w tym słowie z wielką wiarą, aby egzorcyzmować tym słowem swój strach. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, jak w nim. Jeśli takie są obietnice, to kto najbardziej boi się Eucharystii? Jak on się nazywa? Jak Pismo Święte o nim mówi? Czy czasami nie przeciwnik, szatan, diabolos? Lew ryczący, ptak drapieżny. Koronawirus nie jest karą od Boga rozumianą na sposób ludzki, kiedy myślimy o karze, bo Bóg nie jest Bogiem karzącym. Bóg jest tym, który cały jest miłością i miłosierdziem, ale dał nam wolną wolę. I wolna wola to jest to, że nie tylko mogę wybierać zło lub dobro, ale jeśli wybiorę zło, to Bóg też nie ingeruje w skutki i konsekwencje tego zła, które obrócą się przeciwko mnie i mnie zniszczą. Koronawirus nie jest dziełem Boga, jest dziełem szatana, a być może ludzi, którzy są mu oddani. On jest całym miłosierdziem, uzdrowieniem. Nie jest Bogiem karzącym. Jest nieskończenie dobry. Ale przez to, że dał nam dar wolnej woli, dopuszcza również skutki i konsekwencje naszych grzechów i wyborów. Naszym zadaniem jest przede wszystkim nigdy nie zwątpić w Jego nieskończoną dobroć. Naszym zadaniem jest całkowicie ufać Jego miłosierdziu, Jego kochającej, najczulszej, szaleńczej, nieskończonej miłości do nas. Ale czasami musi dopuścić skutki i konsekwencje naszych grzechów, żebyśmy się opamiętali, żebyśmy się zaczęli nawracać. Gdzie nawracać, zapytasz? W jaki sposób nawracać? Do pierwszego, najważniejszego przykazania. Nawracać się do postawienia Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i poddaniu Mu wszystkiego, aby On był pierwszy i najważniejszy. Szatan bardzo boi się Eucharystii i zrobi wszystko. Zrobi wszystko. Wykorzysta nawet koronawirusa, żeby odciąć Boże dzieci od Eucharystii. Zrobi wszystko. Trzeba, dzieci Boże, głębiej patrzeć niż tylko na to, co widzimy na zewnątrz, naszymi zmysłami. Odbiór rzeczywistości, który jest typowo fizyczny, to nie jest domena chrześcijana. Chrześcijanin patrzy o wiele głębiej. Patrzy
na wydarzające się wydarzenia na świecie w perspektywie duchowej wojny, która toczy się między Bogiem a szatanem. Istotą tej wojny w czasach ostatecznych będzie między innymi zniszczenie Eucharystii i zniszczenie kultu maryjnego. Mówili o tym wielcy święci mistycy. Myślę sobie o słowach Jezusa. Wśród was są jednak tacy, którzy nie mają wiary. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy są ci, którzy nie mają wiary. I kto miał go wydać? Bardzo ciekawy wers. Czy myśleliście kiedyś o tym, że zdrada Judasza rozpoczęła się od odrzucenia Eucharystii? Że zdrada Judasza rozpoczęła się tam, kiedy Jezus mówił o tajemnicy Eucharystii, a w sercu rodziło się: nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ile dzisiaj chrześcijan musi przyznać w swoim sercu: ja nie wierzę w tajemnicę Eucharystii. Ja nie wierzę, że w tym kawałku chleba jest całe ciało Boga. Że w tej krwi, w tym winie przemienionym w krew jest cała krew Boga. Nie wierzę. Dlatego bardzo się boję. Bo nie wierzę.